Cześć! Jestem. 21 wybiła. I jestem już, widzę. Ojej, ile już was jest! Jola, Małgosia, Renatka, Ola, cześć Ela. Cześć! Dawno się nie widzieliśmy, nie? Ojejku. Kurczę, ale szybko. Cześć, 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 witam się ze wszystkimi. Bardzo mi miło, że ze mną jesteście. Cześć, Tereska. Ale się cieszę, Boże, w końcu jestem. W końcu będziemy mogli sobie podziałać. Cześć, Magda. Asia, Bożenka. O, Monia też jest, Ewcia. No ja to się już doczekać nie mogłam. Ja też się nie mogłam doczekać. Naprawdę, stęskniłam się za wami. I Madzia jest! Ania, ojejku, cześć! Ale fajnie. Ale fajnie. Poczekam jeszcze chwilę. Ja sobie tutaj udostępnię transmisję. Nie wiem, czemu nie mogę pozatwierdzać postów sobie na tych... nie wiem, nie mogę. Może muszę zmienić profil. Ale no fajnie. O, jest, 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 jest. Zatwierdziłam. Zatwierdziłam. Ojej, hej, jak miło znowu cię widzieć. Cześć, Monia. Ojejku, mnie też bardzo po prostu się za wami stęskniłam. Beatka, Ania. Ja to się muszę zawsze z wami przywitać, nie? Ja muszę zobaczyć, kto tu do mnie przyszedł. Muszę się z wami przywitać. Jak ktoś ogląda powtórkę, to najlepiej przewinąć sobie 10 minut. Bo tak to będziemy gadać i gadać, cała treść zacznie się dopiero pewnie za chwilę. Też o tym pomyślałam, w końcu jesteś. Jestem, tak. Basia, dajcie mi znać, skąd do mnie przychodzicie dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, czy dołączyły jakieś nowe miasta, nowe, czy są w ogóle jakieś nowe osoby. Jeżeli są, no to żeby nie było, to ja się przedstawię. Nazywam się Karolina Bińkowska, a dzisiaj na żywo stworzymy sobie taką karteczkę z papierków Lemoncrafta, najnowszej kolekcji, o właśnie tej. O, jest po prostu cudowna i... no nie mogłam po prostu czegoś z niej nie stworzyć. Cześć, Renia. Ojejku, jak fajnie. Dajcie mi znać, skąd jesteście. Będzie mi bardzo miło poczytać te wasze miejscowości. To tak fajnie zawsze. Kurde, taka rozbieżność jest. Hej, miło cię widzieć. Bo już tęskniłam, Maryla. Dziękuję ci bardzo. Ja też za wami tęskniłam, naprawdę. Ewcia, Dorotka. Super. Super, bardzo się cieszę, że do mnie dołączacie. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli udostępnicie tą transmisję, bo najlepiej wiadomo, że się ogląda na żywo. Bardzo lubię się z wami dzielić tą wiedzą, ale chciałabym, żeby jak najwięcej osób z niej korzystało, także będę wam bardzo wdzięczna, jeżeli udostępnicie tego live'a, podzielicie się, możecie w wiadomości wysłać znajomym, możecie oznaczać tutaj znajomych, żeby do nas dotarli, może akurat coś wyniosą dla ciebie. Dorotka, ja na razie niezmiennie z Warszawy, Ania. Suwałki, pierwszy raz Łódź. Cześć, Anetka. Witam, Ewcia. Spod Wrocławia, Małgosia. No, jak będziesz się wybierać w moje strony, to zapraszam na pewno. No, Wrocław to jest po prostu moje marzenie. Nie byłam i na pewno będę. Uzdrowisko, poczyń zdrój. Cześć, Iza. Ojejku, jak fajnie. Anetka, Słupsk. Hej, Patrycja. Też z Warszawy pierwszy raz, ale się cieszę, kurczę, no to mamy nowe twarze, ekstra. Justynka, Kasia, jejku, przewinąć się nie chcą komentarze. A czy live będzie zapisany? Tak, wszystkie live'y zawsze są zapisane, wszystkie live'y zostają, także jeżeli chcecie stworzyć coś, cześć Iwonka, taką samą pracę, może nie macie takich papierów, możecie sobie zamówić, później zrobić taką pracę, nie ma problemu. Wszystko zostaje, można sobie wrócić do poprzednich live'ów, bo naprawdę jest mnóstwo wiedzy, wystarczy wejść w filmy i robiliśmy bardzo dużo rzeczy. Zapraszam was też do grupy Kreatywna Drużyna, tam możecie wrzucać te wszystkie swoje prace, które robicie ze mną. Jeden warunek, trzeba odpowiedzieć na pytania, żeby do niej dołączyć. A tak poza tym w Kreatywnej Drużynie też są filmy jeszcze z wcześniejszych
live'ów, jak robiłam w grupie, też są zapisane filmy, jest naprawdę mnóstwo wiedzy, którą... Cześć Asia! Wiola z Torunia, Boże, Wiola, uwielbiam pierogi w Toruniu. Byłam na szkoleniu w NSR-ach w Toruniu i po prostu uwielbiam to miasto, jest piękne. I pierogi mają najlepsze. Jejku, ale fajnie, Kraków, Lili. Ale fajnie. Z mroźnych Kaszub. No to super. Macie śnieg? Macie śnieg na Kaszubach? Czy tylko mróz? Ale się cieszę, że z wami jestem. Boże, jak mi brakowało po prostu. No, no nie da się po prostu, nie da się. Nie da się z wami po prostu nic nie tworzyć i nie przychodzić do was. I ostatnio, wybaczcie, wiem, że niektórzy zauważyli, że mi nie było, ale nie byłam w stanie nawet was poinformować, że live'a nie będzie. Dopadła nas po prostu angina i wzięła górę po prostu w domu i nie było. Hej, pozdrawiam z deszczu. Morka. Ojejku, co mi tu leci? Cześć, Zasole, Małopolska. Nie mamy śniegu. Nie mamy śniegu, mamy mróz. Super, no u nas też zimno, nad morzem też zimno, ale śniegu w ogóle raz tylko był. Bielsko-Biała, ale ekstra. No i są nowe osoby. Witam wszystkie nowe osoby bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że weźmiecie dla siebie dużo wiedzy. Mam nadzieję, że to nie będzie wasz ostatni live, tylko pierwszy i będziecie z nami już zawsze. Śniegu nie ma na Kaszubach. Oj, tak, koleżanka na pierogi z Warszawy przyjeżdża. Tak, Wiola, Boże, ja uwielbiam te pieczone pierogi tam w tej jednej takiej restauracji, gdzie jest to takie gniazdo po prostu, to jest naprzeciwko pomnika w tej uliczce. Ojejku, no masakra po prostu to są pierogi. Nietypowe pytanie, czy będziesz dziś ogłaszać warsztat? Bo nie wiem, czy usnę. Tak, Asia, będę ogłaszać warsztat. Powiem, że pokażę wam, żeby nie było dla chętnych. To jest warsztat, który będę ogłaszać pod koniec, ale o tym na koniec. Będzie to album i może pokażę go później, nie? Ale to jest album w pudełku. Uroczy, cudowny, na komunie urodziny. Po prostu można go sobie spersonalizować w jaki tam sposób chcecie, ale tak jak zwykle po prostu będzie dla was specjalna promocja. I mam nadzieję, Asia, że nie uśniesz. Cały tydzień jeżdżę po 7 godzin dziennie na lodowisku. Boże! Ojej, ojej. Ale jaką figurę za to masz, kurczę. Tylko pozazdrościć. Nam też ciebie brakowało. Dominika, mamy niezałatwioną sprawę jedną. Tak samo z Basią mam niezałatwioną jedną sprawę. Dajcie mi jeszcze z tydzień czasu. Moje dziecko dopiero wróciło do żłobka i ja o wszystkim pamiętam, o wszystkim wiem i na pewno to wszystko będzie tak, jak powinno być. I twojej energii. No, bierzcie, bierzcie ile chcecie. Pozdrawiam z Nysy. Super, no tak jak mówiłam, mamy już 10 minut, a ja oczywiście się ze wszystkimi witam, ale no to nie może być inaczej, nie może być inaczej, po prostu ja uwielbiam się z wami witać, uwielbiam patrzeć, kto tu ze mną jest i po prostu najchętniej to bym się spotkała z wami wszystkimi na żywo i ojej, no tak po prostu, no super, dobra, powiedzcie mi jeszcze teraz, kto ze mną dzisiaj spróbuje stworzyć taką właśnie kartkę. Cześć Ela! Taką karteczkę będziemy sobie robić. Ja ją zrobiłam z tej kolekcji papierów. Jeżeli macie ten bloczek, właśnie ten dziewczęcy, to jak najbardziej. Jeżeli macie dużą kolekcję, też jak najbardziej można z nimi z niej zrobić. W ogóle, ktoś ma kolekcję tą i będzie robił to samo, co ja? Cześć z Poznania, Poznań. To trochę to już takie bliższe moje rejony. Co stoi na przeszkodzie? Iza, już nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy i nie wiem, co stoi na przeszkodzie. Cześć Małgosia. Tak, tak, potem poprosimy pokaz tego ptaszka. Też nam przybliż. Zaczynamy prawie na żywo. My za tobą też, ja robię. O, Kamila robi, super. Cześć Małgosia. Ja czekam właśnie na te papierki. Super. Ja niestety nie robię, bo moje dziecko ma anginę. Monia, no współczuję, naprawdę wiem, co przeżywasz i
Mam nadzieję, że nadrobisz, mam nadzieję, że dasz radę, no ale ja wiem, że dasz radę. Dobra, koniec tego gadania, koniec witania się. Jeszcze raz wszystkich Was serdecznie witam, jeszcze raz wszystkim będę bardzo wdzięczna, jeżeli udostępnicie tego live'a, podzielicie się nim, możecie go wysłać w wiadomości do kogoś, możecie oznaczyć tu kogoś znajomego. Będę Wam naprawdę za to bardzo wdzięczna. Przełączę widok na dół i będziemy sobie tworzyć, co ja nacisnęłam. Boże, nie wiem, co nacisnęłam. Dobra, zrobię to ręcznie. Jej, jesteśmy na dole, widać mnie w rogu, wszystko jest ok. Ja będę dzisiaj patrzeć, u mnie tort na warsztacie. Super, Małgosia, bardzo się cieszę. Tak, to torta, właśnie, jeszcze powiem tylko jedno, bo może nie wiecie, ale tak, cały czas można dołączyć do tego warsztatu. To jest warsztat z jajka i z kartki. Jest informacja nawet w banerku głównym na stronie o tym warsztacie. A jeżeli macie ochotę i jeszcze nie wiecie, to można dostać ode mnie tutorial na taką karteczkę na tort. To jest darmowy warsztat online, krok po kroku. Jeżeli udostępnicie moją wiadomość o tym warsztacie właśnie z jajka i z kartki, jeżeli udostępnicie tą wiadomość tam, gdzie jest ten banerek o warsztacie, to wtedy możecie otrzymać ode mnie tutorial na tą kartkę. Jeżeli jest ktoś, kto udostępnił, a nie dostał ode mnie jeszcze tego tutorialu, niech do mnie się zgłosi, niech do mnie napisze, bo nie wiem dlaczego, ale nie widzę wszystkich udostępnień. Jest, że jest udostępnione, ale niektórzy po prostu nie ma, no nie widzę, kto to udostępnił. Może są ze strony udostępnienia czy coś. Po prostu, jeżeli ktoś nie dostał, proszę napisać do mnie wiadomość, wszystko powysyłam, bo już starałam się na bieżąco to robić. I zgłaszajcie się jak coś. Ja chcę z jajkiem i karteczką, piękne. Iwonka, to jest warsztat wideo, do niego można dołączyć w każdej chwili. Do 17 lutego zbieram zapisy na kity do tego warsztatu. Jest informacja w banerku na Art Story. Jest banerek, tam jest cały opis wszystkiego, co i jak, także śmiało możecie się zapoznać i do mnie pisać. Do 17 lutego zbieram zapisy na warsztat z kitem. Później, bo warsztat jest dostępny ogólnie cały czas, to jest warsztat wideo, dostajecie dostęp od razu, można sobie obejrzeć tą pracę i można ją zobaczyć, czy ma się te materiały. Jeżeli stwierdzicie, że chcecie kit, to mówicie i wtedy ja zapisuję, kit będzie wysłany pod koniec tego miesiąca albo na początku przyszłego, zobaczymy, jakie materiały przyjdą, ale tak ogólnie warsztat jest dostępny bez kitu też, także ja Was zapraszam, a na końcu powiem o tym albumie, który zrobiliśmy i to już będzie warsztat na żywo. Dobra. Mamy tu papierki. Ja Wam powiem, że ja mam przygotowane już wycięte, bo stwierdziłam, że no nie będziemy 2 godziny siedzieć i wycinać razem, ale przygotowałam sobie. To są, tu są takie fajne po prostu papiery. Zobaczcie, to sobie po prostu poodcinałam i tutaj jest, tu miałam białą część, to była taka kartka. Tak, to było coś takiego. O, coś takiego. Ja sobie to odcięłam, to białe. I było też coś takiego właśnie z niebieskim. I tutaj chyba tą niebieską jeszcze mam, bo białej już nie mam, bo zużyłam oczywiście. O, widzicie? I to sobie poodcinałam. Dwa takie końce z tych papierów. Dwa takie końce i nic nie przycinałam. Po prostu odcięłam dwa końce i tylko przycięłam, bo nasza kartka będzie miała 10 na 20. I ja sobie tylko z długości tutaj przycięłam na 19,8, nie? Mam do tego pod, już gdzieś schowałam, tak. Mam do tego też właśnie z tego elementu, to chyba jest z tego albo w tą stronę, tak, w tę stronę, to było coś takiego. I tutaj jest różowa, tu jest niebieska. Odcięłam sobie i tutaj mamy na naszą bazę 2 mm mniejszą. Cześć Ula. Cześć Ula. Tutaj mamy 2 mm mniejszą. I mamy, jak to ma 10 na 20, to tutaj mamy 9,8 na 19,8. To jest 2 mm mniejsze.
Do tego poodcinałam właśnie te końcówki. Zobaczcie, ja nie mam, nic tutaj nie przycinam. No po prostu idealnie mi się wpasowały, że jak sobie przyłożymy dwie, o tak, że jak sobie przyłożymy dwie, to tutaj nam taka piękna szpara się robi. Do tego podniesiemy sobie to i tu, no, bardzo fajnie to wygląda. Cześć Edytka, cześć Marzenka. Ojejku, jeszcze dołączacie, super. I tutaj mamy taką fajną tą przestrzeń. No fajnie to wygląda, bardzo mi się to spodobało, a jeszcze idealnie, cześć Olena. Idealnie mi to pasowało akurat na szerokość, także może zaczniemy. Jeżeli ja poczekam, dotnijcie sobie tutaj niebieski i z tych dwóch elementów wytnijcie sobie po prostu te końce. Same końce, tam już nic nie docinamy, tylko na długość tej kartki, jaką macie. Już się czymś, nie, już myślałam, że się ubrudziłam. Na długość docinacie sobie i dajcie mi znać, jak już będziecie miały zrobione, a ja sobie powoli zacznę kleić. Powoli sobie to zacznę przyklejać. No to chwila, moment, to aż tak długo się nie wycina, nie? To sobie przykleję. Kolekcja po prostu jest, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Pięknie są połączone te kolory. Taki właśnie zimny niebieski z takim zimnym różem. Bardzo fajnie. No, ja jestem bardzo zadowolona z tej kolekcji. A kolekcję dziewczęcą chyba stworzyła Ania. Ania, jak dobrze pamiętam. Tak, Ania. Bo jest jeszcze chłopięca Emilii, też jest super. Nie mogłam się zdecydować, ale po prostu chciałam zrobić z kolekcji dla chłopca, a cięłam kolekcję dla dziewczynek. Cześć Mariola! Oj, Stasia, jeszcze dołączacie, super. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję Wam za udostępnienia. Widzę, że udostępniacie, super, bardzo jestem wdzięczna za te udostępnienia. Tak mi dziś przyszły papiery, ekstra. Tniemy, robimy tą karteczkę. Wytnijcie sobie jeszcze dziewczyny właśnie z tych elementów do wycinania. Tu są elementy do wycinania. Tak, tu. W tej kartce użyłam ten element. To jest do wycięcia i te kwiatki takie o. A w tej, co teraz będziemy robić, ja sobie wycięłam serduszko i stwierdziłam, że zrobię serduszko, nie? Witam wieczorowo i znów jest fajnie. Bardzo się cieszę, Marzenka. Bardzo się cieszę. Poczekam chwileczkę, ja to będę robiła trochę wolniej, żebyście wy miały trochę czasu, żeby to sobie jakoś tam dociąć. Ja sobie powolutku będę przyklejać, mam już to powycinane. Klej mam nadzieję, że otwarty, ale chyba tak. I zostawiłam sobie takie malutkie marginesy po 2 mm, żeby delikatnie zachować tą ramkę. Tym razem papierów nie strzępię, bo jakoś tak mi po prostu one są takie ładne, eleganckie i tak chciałam zostawić je takie ładne. Dobra, przyklejamy. Mam nadzieję, że dobrze to widać. Mam nadzieję, że macie ostre. Przyklejamy sobie równiutko, żeby tam nam został po milimetrze z każdej strony. O. Okej. Mamy pięknie przyklejone. Do tego jeszcze będzie mi potrzebna może kawałek, albo wezmę sobie kostki. Mam tu kostki. I kostkami mi będzie chyba szybciej. I zobaczcie, tu mam przycięte na taką samą szerokość. I to będzie dokładnie tak wyglądało. Można zrobić tak. Tutaj mamy odwrotnie. Mi się tu odwrotnie bardziej podoba.
bo tutaj ten niebieski zakrywamy jednak tą kompozycją, a mi się bardzo podobała ta jasna część i że ona jest taka jaśniutka, ta karteczka. I dzisiaj ze względu na walentynki odwalimy sobie serduszko na środku. A co tam, nie? Też będzie fajnie. A co robicie w walentynki? Jak wam minął wieczór? Walentynkowy wieczór jak wam minął, moje drogie. Rzeszów wita. Cześć, Ewelinka. Dajcie mi znać, czy była czekolada, czy była kolacja. Ciekawa jestem. U mnie na pewno były przygotowania do live'a. To jest kolejne święto, które z wami spędza. Zawsze to tak jakoś wypada, że coś tam się zawsze... Ciekawe, czy w Dzień Kobiet też nam wypadnie live. Chociaż zaraz zobaczymy, nie? Zaraz zobaczymy. Nie. Nie. Tydzień później wypadnie. No. Ja czekam na kolację z krewetek. O, szaleństwo. Będzie się działo. Kwiaty i sushi na kolację. O, też poszalałaś, Małgosia, widzę. Dobra, poprzyklejam sobie. Albo mąż poszalał, nie? Chyba, że sama robiłaś kolację, to ty poszalałaś. U mnie słabo widzę, brak ostrości. Zaraz sprawdzę tylko na... Nie, ostrość mam. To musi być kiepski internet w takim razie. Jeszcze... Sprawdzę na pewno. Może uda mi się podkręcić tą ostrość trochę. Rozjaśnię wam troszeczkę jeszcze. Może będzie lepiej. Przybliżenie może zrobimy. Zastosuj. Okej. Może będzie trochę lepiej. Zobaczymy. Na pewno będzie trochę bliżej, nie? U mnie kolacja dopiero jutro. Ja przygotowywałam się do tworzenia z art starej Kamila. Super, no. Witaj w klubie. Mamy razem walentynki. U nas kwiaty i nowa planszówka. Proszę bardzo. I super. Mąż pracy nici z walentynek. No. Ale coś się dzieje, no coś się dzieje. Dobra, przyklejamy sobie kosteczki do tego, do tych naszych, nie do palców, do naszych wyciętych elementów. Dobrze, że nie widziałam, jak cięłam, bo za każdym razem tak szkoda tych obrazków ciąć, takie ładne są. Super, jest lepiej, ekstra. Bardzo się cieszę, na pewno przybliżenie też dało swoje... Ja tu mam przyszykowane kwiatki z foamiranu. To są kwiatki z foamiranu jedwabnego. To są kwiatki z foamiranu irańskiego. Ja już je sobie przygotowałam, bo jakbyśmy mieli je robić na żywo, to zeszłoby nam tutaj dużo dłużej. Asia na pewno by nie dała rady i zasnęła. Asia, jesteś z nami? Możesz się zdrzemnąć i ten. I za pół godzinki możesz się zdrzemnąć i skakuj. U mnie walentynka i czerwone winko. No, też bym się dzisiaj wina napiła, no. No, w sumie też bym się dzisiaj wina napiła. Jak skończymy trochę wcześniej, to idę do sklepu po wino. Bo nie mam. A tak w ogóle, dobry wieczór, jestem tu pierwszy raz trochę z przypadku. Michalina, bardzo mi miło, bardzo fajnie, że z nami jesteś. Mam nadzieję, że ci się spodoba i że jeszcze nie raz wrócisz. Michalina, witamy i zapraszamy. A czemu z przypadku? Chwal się, czemu z przypadku? Co nam się wydarzyło, że z przypadku? No właśnie, Małgosia, dobrze mówisz. I odklejanie. O. Odklejamy. I teraz
nie chcę Wam głowy wsadzić, ale staramy się przykleić równiutko z tym, co wycięliśmy pod spodem. O! Jej! Udało się! Mamy to i zobaczcie, już tutaj nam się tworzy taki fajny cień. No mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Jestem kochana, choć ledwo żyję. Jutro tylko wolne, a potem od niedzieli do końca przyszłego tygodnia znowu codziennie na lodowisku. Ojej, Kłasia. Ale tak tylko w sezonie zimowym rozumiem, że poza sezonem to nie. Nie ma jakiegoś tam sztucznego lodowiska, że tak codziennie. Nie, chyba nie, nie? Michalina, uważaj, Karolina uzależnia. Tak, polecam się na przyszłość. Polecam się na przyszłość. Mam nadzieję, że się uzależnisz. Ok, przyklejamy sobie drugą część. Ja ciekawa jestem, jak wasze wyjdą. Naprawdę. Bardzo jestem ciekawa. Jak mi to pięknie i równo idzie. W lato rolki. No i dobrze, no co? No coś trzeba robić, nie? Coś trzeba robić. Podziwiam cię naprawdę. Ja to żałuję, że nie mieszkam bliżej ciebie, bo na pewno bym uczestniczyła w twoich zajęciach. Na pewno. No to super. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Dobra. Działamy. Odklejamy. Okej. Dobra, wszystko mam chyba wycięte. Tak zerkam, czy o czymś nie zapomniałam. A jak zapomniałam, to gdzieś tam może coś znajdę. Ale no, najważniejsze jest powycinać sobie kilka tych elementów. Widzę, że jeszcze tutaj mam te kwiatki wycięte, takie dłuższe. Ale to sobie je czymś zastąpimy najwyżej. O, tutaj coś jest. Tu coś jest, tu coś jest. Coś tam podziałamy. Ale są po prostu super te kwiatki wszystkie. I przyklejamy sobie drugą część równiutko do tego, co tutaj się dzieje. Ja to nie lubię, jak mi nawet milimetr gdzieś tam zjedzie, nie w tą stronę. Na pewno tutaj potwierdzam, Karolina uzależnia i to bardzo. Tak, bardzo. Monia, te kolorowałam suchymi, te kolorowałam olejnymi. I te też, ojejku, te też będą na albumie. Te kwiatki. Pokażę Wam bliżej, jak wyglądają. Muszę przełączyć sobie widok, żebym widziała, czy macie ostrość. No, złapiesz? No, coś tam złapał, no. Coś tam złapał. A te są... Tak starałam się kolorem dopasować po prostu do tych kolekcji, nie? Skąd mam takie duże kosteczki? Z Hobby Place. W sklepie Hobby Place są takie duże i ja zawsze u nich kupowałam te kosteczki. I są super. Są super, naprawdę. Zawsze mi się sprawdzały. Cudne kwiatki, bardzo dziękuję. W Teddy są. O, no i u mnie nie ma Teddy'ego, a zakupy robię przez internet, także w Lemoncraft na pewno są. Cudne. Bardzo się cieszę, że Wam się podobają. Bardzo się cieszę, że Wam się podobają. Jak coś, to na albumie są. Będzie można je zrobić. Dajcie mi znać, dziewczyny, jak tam Wam idzie to wycinanie. Cudne kwiatki, chyba mnie zainspirujesz do roboty. No, ja mam nadzieję, Madzie, ja mam nadzieję. U Ciebie właśnie tych kwiatków brakuje. Jedziesz z kwiatkami. Flamiran?
I kręcisz. Dokładnie. Daj znać, co tam porabiasz, co tam szykujesz nowego, pięknego. Dajcie mi znać, dziewczyny, jak tam u was to właśnie wycinanie. Czy ja mogę iść dalej? Coś mi tu... Patrzcie, no źle. Milimetr mam za nisko. I będzie mnie denerwowało już. A ja w ogóle nie mam wyciętego napisu. To ja sobie wytnę napis w tym czasie jeszcze. Wytnę sobie napis. Tu mamy uściski i całusy. A teraz damy, co damy? Jaki napis damy tutaj na tą drugą? Druga będzie z serduszkiem. I mamy... Jesteś moją małą księżniczką. Prawdziwe piękno. Magiczny dzień. Pasowałby napis, ale kolorystyką nam nie pasuje. Tu może coś mamy jeszcze. Po prostu najlepsze. Po prostu najlepsze. Tu był napis ten uściski i całusy. Piękny dzień. Może ten damy, co? Mamy dzisiaj taki piękny, walentynkowy dzień. Co myślicie? Dajemy piękny dzień? Zobaczcie, jaki ładny napis. Ten. No idealnie pasuje, no. Ja mocno zajęta, zmiana papierów na kartce. Może jednak sobie prezent zrobię. Kartkę to może jeszcze ogarnę, ale kwiatki to dla mnie masakra. Kamila, dasz radę, dasz radę. Jak coś mam dostępny warsztat cały czas na te kwiatki? O, robiliśmy ostatnio na warsztacie. Do każdego warsztatu mojego możecie dołączyć, pamiętajcie. Są zapisane wszystkie live'y na bieżąco, omawiamy wszystko, także nawet jeżeli nie bierzecie udziału na żywo, to wszystkie prace widać, wszystkie prace omawiamy i tutaj też tak było właśnie, wszystkie wskazówki możecie wykorzystać w swoich pracach. Do tego warsztatu też jest dostęp cały czas. Tutaj są kwiatki i tutaj są te kwiatki też właśnie, tak wyglądają. Można dołączyć. Pokazuję, jak robić kwiatki. Tutaj jest foamiran irański. Na tym jest foamiran irański. Też można dołączyć do tego warsztatu. Teraz będzie album. Na albumie będziemy robić te kwiatki. I wycinam napis. Wycinam napis. Mamy piękny, walentynkowy dzień. No napis idealnie nam tutaj pasuje, nie? Tylko jeszcze trzeba będzie go przyłożyć i zobaczyć, czy nam do kartki pasuje. Ale wydaje mi się, że tak. Piękny dzień. No, piękny dzień właśnie. Piękny walentynkowy dzień. Teraz zobaczę, czy zostawić sobie taką białą obwódkę przy wycinaniu. Czy... Ojej, Maryla urodziłaś 14 lutego. Ale fajnie. Czekoladownik boski. Dzięki, Beatka. Jak chcecie zobaczyć czekoladownik z bliska, to na blogu od A do Z jest już walentynkowy wpis. Zrobiłam specjalny dla was, bo walentynki każdemu czekolada się należy. Bez względu na wszystko. O, no będzie gitara, normalnie. Zobaczcie, jakie są w ogóle fajne te... Te kwiatki też są cudowne po prostu. Pięknie można wypełnić kompozycję, nie? Oj, no ja mogę patrzeć i oglądać te papiery i oglądać. Tak mi aż szkoda ich ciąć. Sylwia. No. Ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć.
Tu będzie napis. Napis już przygotowany. Bardzo mi miło, że tak mówisz. O, cześć Emilka. Cześć Emilka. Ale fajnie, że jesteś. Jak tam dziewczyny u was? Przyklejone? Bo Ania zmieniła koncepcję. Zmieniła papiery. Mamy serduszko wycięte. Serduszko sobie też podkleję. Serduszko sobie też podkleję. Poprzykładam sobie tak mniej więcej. No tak, co prawda tego serduszka to nie wiem, czy coś tam z niego zostanie. Będzie je tak aż widać. Ale... ale żeby nie było. Mamy walentynki, nie? Tutaj jakieś wystające. O. Tu damy, żeby wypełnić kompozycję nam do góry troszeczkę. Tu te... można poodcinać. Muszę nabrać wewnętrznego przekonania, że dam radę, wtedy się do ciebie zgłoszę. Kamila. Jasne, jak najbardziej. Zapytaj dziewczyn, czy dasz radę. Dziewczyny, dajcie znać, te co brały udział w tym warsztatach. Da rady, czy nie da rady? No wszystko to jest kwestia ćwiczeń, nie? Wszystko jest kwestia ćwiczeń, ale... ale ja ci mówię, że dasz radę. Ja ci mówię, że dasz radę. Nawet nie ma takiej opcji innej. Jakoś to sobie wbudujemy tutaj w tą kompozycję. Powyciągamy. Tutaj będą na pewno kwiatki nasze. O. Ja sobie, pozwólcie, że ja sobie to tak poprzykładam mniej więcej. Zobaczę, jak mi to będzie wyglądało. Te kwiatki mam trochę pełniejsze niż tu. O. Na razie sobie przyłożymy. Dobrze, że zrobiłam 5 różowych, bo się zaraz okaże, że zamiast 2 dam 5 albo 4, nie? No coś tam będziemy kombinować. Coś tam będziemy kombinować. Na pewno zrobię sobie kokardkę. Piękne kwiatki. Dziękuję ci bardzo. No ty masz piękne wykrojniki, to piękne kwiatki wychodzą. Dobra, zrobimy kokardkę, żeby już była z głowy. Później ją tylko wkomponujemy, że tak powiem. I tutaj mam też wstążkę, mam tego gnieciucha takiego fajnego. Ja ją trochę pogniotę. Co? Kto tu się śmieje? Kamila! No tak, tłumaczy, pokazuje, 10 razy wałkuje. 10 razy wałkuje. Dziewczyny wysyłają zdjęcia i później muszą jeszcze poprawiać i znowu wysyłają zdjęcia. Ale zawsze się staram to zrobić tak, żeby wyniosły z tego jak najwięcej. Zresztą nasze warsztaty to prawie jak na żywo, nie? Chociaż ostatnio się śmieliśmy, że gdybym ja miała jeszcze robić warsztaty na żywo, to cały dzień na kwiatki byście musieli zarezerwować. Może tak, żeby do każdego podejść, każdemu pokazać. Ja to inaczej bym nie umiała. O, obetnę sobie to trochę. Zrobiłam dwie kokardki. Powiedzmy, że takiej samej wielkości, tak mniej więcej. Przewiążę sobie to jeszcze na środku. Na razie to trzymam, tylko takie splątane, nie? Przewiążę to sobie jeszcze kawałek, kawałkiem koronki przez środek, żeby już się trzymało, żeby nie używać kleju. O. O,
Będzie ok. Zrobimy z tego taką, wiecie. Jakoś się ułoży, no. No jakoś się ułoży. Cześć, Ania. Wysyłamy zdjęcia do bóla, aż wychodzą cuda. No właśnie. Ale przynajmniej każdy robi piękną pracę. No. Dobra. To będzie dziś tak. Dobra. Przykleję sobie to serduszko, bo ono mi już tu zostanie. Serduszko już zostanie. Ja je sobie podkleję. Bo u mnie wszystko. Każda następna warstwa jest na dystans. Żeby to do nas wychodziło. Żeby nie było płaskie. O wiele lepiej to wygląda, bo no wyobraźcie sobie, tutaj mamy taki fajny efekt właśnie przez to, że zostało to podniesione do góry, nie? Jak chcecie pod serduszko, można sobie włożyć kawałek tiulu. Powiedzmy o. Żeby nie było, że będzie taka sama, damy jeszcze sobie kawałek tiulu pod serduszko. Tnę to tak, wiecie. Zrobimy sobie podobno. O. No dobra, teraz mi się nie przyklei, bo dałam tiul, ale to nic. Raz, dwa, trzy, cztery. I mamy to. Mamy to, nie wiem, czy nie za nisko. Może trochę za nisko. To damy wyżej. O. Zobaczyć, jak to będzie wyglądało, bo tą kompozycję kwiatową umieścimy trochę na tej koronce, żeby to wychodziło, żeby ta koronka i te wstążeczki nasze wychodziły trochę spod tej całej kompozycji, żeby nam wszystkiego nie zdominowały, a były takim dodatkiem. I ja sobie to też już przykleję. A później się będziemy martwić o resztę. O. Może troszeczkę niżej. Teraz wiemy już, gdzie jest umiejscowiona nasza koronka. Przesunę sobie to trochę w lewo. Ułożę tak, jak żeby mi to pasowało po prostu, żeby to ładnie wyglądało, żeby to było takie, wiecie, pełne, nie powyginane, nie poprzyklejane gdzieś tam, jak gdzieś coś się przyklei niepotrzebnie i to wygląda brzydko, no to nie. Podocinam sobie na długość, bo widzicie, tutaj mam trzy praktycznie te same długości i one mi tak nie pasują. Brakuje mi czegoś krótszego tutaj. Powiedzmy, że to sobie... To sobie zetnę na krócej. O. To też troszeczkę skrócę. I tutaj poukładam takie ładne, żeby to były pełne te kokardki. A jak mi coś nie pasuje, to trzeba zrobić tak, żeby pasowało. O. Dobra, zobaczymy jeszcze tak, jak przyłożę kwiatki. Nie, bardziej mi się podobało, jak ta koronka była z tej strony. I teraz tak, tu mamy jednego, tu mamy drugiego, powiedzmy. Tu pomiędzy gdzieś będzie trzeci. O. No serduszka prawie nie będzie widać, ale trudno. Chodzi o to, żeby to tutaj coś tam było i podniosło nam tą całą kompozycję do góry.
To jest chyba większy. Ja go sobie rozłożę. O. Dopełnimy sobie dwoma różowymi małymi kwiatkami. Dobra, jak będziemy przyklejać, podejrzewam, że to nam się ładniej ułoży. Ja muszę się trochę podnieść do góry, żeby widzieć, co tutaj się dzieje. Ale wydaje mi się, że to będzie coś takiego. Teraz no coś tutaj trzeba dołożyć, nie? Coś tutaj można to pociągnąć od góry, tą kompozycję, żeby wyjść tym, żeby to nie było takie, wiecie, tylko skupisko wszystkiego w jednym miejscu, tylko żeby to delikatnie po prostu gdzieś tam jeszcze powychodziło i rozlało się tak jakby po tej kartce. I żeby ładnie, delikatnie wyglądało, a nie, że po prostu w jednym miejscu naciapane wszystkiego i no nie pasuje mi ogonek. I tak. O. Tutaj delikatnie chcę, żeby mi wystawały te różowe kwiatki, bo tutaj nawet jak przyłożę tego trzeciego, to on się tak fajnie w nie wpasuje i nie będzie taki samotny. Także ja już wiem, że to tutaj zostanie. A jak wiem, że zostanie, to chciałabym, żeby to było też na dystansie, żeby to nie było płasko. Zobaczcie, jak to przyłożę płasko po prostu do kartki, no to wygląda... To wygląda beznadziejnie, nie? No dla mnie to wygląda beznadziejnie, nie czarujmy się. A zobaczcie, damy tylko jeden dystans. Można dać dwa, oczywiście można dać dwa, ale już wygląda to zupełnie inaczej. I już mamy takie przedłużenie tej kompozycji. I ja już wiem, że w tym miejscu po prostu jak sobie dołożę, przykryję sobie nawet tą koronką delikatnie, zakryję trochę tego różu, dołożę sobie tego kwiatka, to on już nie wygląda taki na takiego... samotnego, tylko po prostu jest wkomponowany w to wszystko, nie? Bo jakbym go przyłożyła po prostu na tą białą część, no to on jest taki nie wiadomo skąd, nie? Zawsze zwracam uwagę na to, żeby to ładnie wszystko wkomponować. Ok. Tego kwiatka przykleję, bo on tutaj będzie na pewno. Przyklejam go tak trochę bokiem, żeby móc jeszcze dołożyć do tej kompozycji, żeby mi się to wszystko ładnie spięło, bo jakbym go przykleiła tak, to jak przykleję później tak, to nie mam wtedy miejsca, żeby manewrować tymi kwiatkami, żeby je ładnie ułożyć, a jak go przykleję bokiem, to on wtedy tak ładnie się wkomponuje w tą kartkę i będę mogła sobie dołożyć resztę tych kwiatków do całej tej kompozycji i on będzie ładnie wyglądał, a nie będzie nigdzie zgnieciony, nie będzie przygnieciony, nie będzie jakiś tam rozlazły, tylko fajnie się wkomponuje. Dobra. I zobaczcie, teraz mogę go sobie delikatnie przechylić i on dalej wygląda ładnie. A drugiego kwiatka sobie spokojnie mogę też wkomponować tutaj w to miejsce i on tak samo ładnie wygląda. Nie wiem, który jest większy, bo one są oba takie same, ale nie wiem, czy od tego nie odłożę jednej warstwy, żeby on był troszeczkę mniejszy, żeby ta kompozycja też mi się tak zamykała, wiecie, w tak od największego do najmniejszego, wtedy to tak fajnie symetrycznie wygląda. Cześć Karola i dziewczyny, dziś posłucham i popatrzę, nadrobię po urlopie na razie i kwiatki, energię, żeby dojść do waszej perfekcji. Beatka, spokojnie, wszystko jest do ogarnięcia. Dajesz radę. Dajesz radę. Jest dobrze. O. Może go troszeczkę wyżej podsunę. I też układam go bokiem, tak żeby one mi się dwa tutaj gdzieś bokiem zetknęły, ale żeby oba ładnie wyglądały, oba były otwarte, niepognięcione. A od tego chyba zdejmę sobie jedną warstwę płatków. Mam nadzieję, że mi się uda. A nie tu. Bo chciałabym jednak, żeby ten był trochę mniejszy. No inaczej się nie da, są niestety sklejone. Oderwałam jeden płatek.
ale on mi na pewno zdecydowanie lepiej będzie wyglądał, jak sobie go przykleję. Będzie troszeczkę mniejszy. O, widzicie? Już mi się o wiele ładniej to wkomponowało i on tak fajnie przychodzi od największego do najmniejszego, a jednak jak był troszeczkę większy, to mi tak nie bardzo pasował. Chociaż tutaj powiem Wam, że użyłam dwóch takich samych, ale zobaczcie, ten jest troszeczkę bardziej rozłożony, a ten jest trochę bardziej zamknięty. I pomimo tego, że są zrobione z takich samych elementów, no to wyglądają inaczej. Ja tutaj robiłam, bo te są dwuwarstwowe, a te są trzywarstwowe. No i jednak trochę pełniejsze są, nie? Teraz tak. Jak przyłożę sobie teraz tego kwiatka tutaj, to on mi się tak strasznie chowa i on nie wygląda fajnie. I teraz postaram się ułożyć tą koronkę. O, nie przykleiłam go. No zobaczcie. Gadam i zapomniałam przykleić. W każdym bądź razie tutaj muszę ułożyć sobie tą koronkę tak, żeby to trochę podnieść i żeby ten kwiatek jednak był na górze. Bo zobaczcie, zupełnie inaczej wygląda, jak on jest na górze, a zupełnie inaczej wygląda, jak go wciśniemy tam gdzieś w dół. Lepiej sobie nawet wziąć trochę tiulu gdzieś tam pod spód, podłożyć i delikatnie tylko przyłożyć tego kwiatka, żeby on był na wierzchu, żeby tam się nie schował w tej kompozycji, bo ginie wtedy, nie? Ok, to przykleję. I też go tak bokiem przyklejam trochę do dołu, żeby wyglądał ładnie. Ale żeby był ładnie otwarty, niezgnieciony. I wkomponowany tutaj fajnie. I tak, też wezmę sobie trochę tiulu, żeby mi to faktycznie nigdzie tam nie opadło. I zobaczcie, robię coś takiego. Ja sobie go jak zwykle muszę podrzeć trochę, żeby to nie było takie równe, powyciągać. Tu mam trochę więcej tego, także wiem, że to mi podniesie to wszystko. Jego tak naprawdę nie będzie widać. Ale ja mam tą świadomość, że ja tam coś upchnęłam, że to mi nie wpadnie. I teraz sobie ten tiul umieszczę pod tą koronką. I już wypełniłam sobie tą przestrzeń, którą chciałam wypełnić, żeby ona nie opadała. Zobaczcie, widzicie? I teraz jak położę tą koronkę, to ja wiem, że nawet jak przykleję tego kwiatka, to on mi się tutaj przyklei. Ma się do czego przykleić przede wszystkim, nie? Że on nie będzie tak wisiał w powietrzu, tylko będzie przyklejony. O, widzicie? I on jest na wierzchu. Od razu wychodzi do nas. On jest tutaj, on jest mały, ale i tak jest wystarczająco... Boże, słowa mi brakuje. Jest na odpowiednim poziomie, że pomimo tego, że jest mały, to i tak dopełnia tą kompozycję. Boże, nic do mnie nie gadacie. Tyle Was jest i nikt do mnie nic nie mówi. Dajcie znać, czy Wam się podoba w ogóle. Czy rozumiecie, co do Was mówię? Czy tylko nawijamy swoją wizję? I nikt mnie nie rozumie. Mam nadzieję, że rozumiecie to, co mówię. I że zgadzacie się ze mną. Dajcie znać, czy się zgadzacie w ogóle ze mną, nie? Bo ja sobie mogę gadać, oczywiście sobie mogę gadać. Zostawiłam, nie z tej strony, zostawiłam ten, koronkę. Nie z tej strony zostawiłam koronkę i teraz nie wiem, czy ją zostawić, obciąć. Zaraz zobaczymy, czy ją po prostu odkleić kwiatka i przyklejać jeszcze raz. No ale chyba nie, ona mi nie będzie pasowała z tej strony. Ja bym wolała, żeby to tak było. Albo z tej strony. O! Jak nie dołem, to górą przełożymy. Ułożymy. Wszyscy zahipnotyzowani słuchają i patrzą. Kurde, tyle tu jest. Nic nie mówi, właśnie się dziwię, kurde.
tyle osób i każdy jakby się ze mną zgadzał w ogóle, nie? Nikt się nie, nie ten, nie ma żadnego ale ani nic. Może ktoś ma jakąś inną wizję swoją, też mi dajcie znać. No może ja coś nie tak mówię albo coś, no kto wie. O, o, tak też może być. Ładnie rozkładamy kwiatki. I teraz tak. No to mi tutaj pasuje, żeby mi to weszło jeszcze pod spód. Źle tego kwiatka przykleiłam. Ja muszę coś z nim zrobić, bo mi on tak nie pasuje. O, 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 o. Prawie. Odkleił się. I mi by to pasowało, żeby to weszło o właśnie tak pod spód. O, tak właśnie. Tak właśnie, a najlepiej, żeby to się jeszcze zawinęło. Dobra. Zapatrzyłam się. Patrzę, zapatrzyłam się. Piękna kompozycja. Rozumiemy, rozumiemy. Jako pilny uczeń robię kartkę. Bardzo się cieszę, Ania. Ja będę szczera, może zaboleć. Cudne robisz prace, ale ja tu głównie dla twojego uśmiechu. Dzięki wielkie. No, ważne, że jesteś. No, ważne, że jesteś. Poczekaj, jak skończę i nie wyjdzie, to dopiero się nasłuchasz. Słucham, bo dajesz no tyle energii, że normalnie promieniejesz. Bardzo się cieszę, Batka. Tak cudnie układasz, że nie mogę się rozpraszać. Okej. Okej. Okay. Ale jakby coś było niezrozumiałe, albo jakby byście miały jakieś pytania czy coś, to śmiało. Bo tak, tak wiecie, ja co chwilę zerkam i nic. I nic. I nic. No to tak fajnie poczytać jeszcze wasze komentarze. No, ja też przychodzę tutaj właśnie dlatego, że ja lubię wasze komentarze czytać. I dopełnimy sobie... różowym kwiatkiem. Ale może troszeczkę... O, ten jest taki fajny, zamknięty. Tylko teraz... nie wiem, gdzie by to... gdzie by go ulokować. I chyba tutaj. I chyba tutaj go ulokuję. Jakby ich więcej dołożył, nie? Co wy na to? Jak wam się tak podoba? Dajcie mi znać. Czy będzie tak? Tak lepiej? Muszę przełączyć widok. Zawsze mam problem z tymi kwiatkowymi kompozycjami. Tak jest lepiej? Czy jednak tak? Co wam się bardziej podoba? Dajcie mi znać. 2 czy 4? Jeszcze raz wam przyłożę. 2 czy 4? Ten większy tu, a ten mniejszy tu. Ja bym tak, o, może dała. Ciekawa jestem, co wy myślicie? Jest pięknie. No teraz musicie napisać 2 albo 4, bo nie wiem, jak jest pięknie, to i tak nie trafię, bo jest opóźnienie lekkie, także nie będę wiedziała, na które. 4. Iwonka, 4. No właśnie tak, żeby tak może trochę inna była, niż nie taka sama jak ta 4 różowe. Ja bym zostawiła 2. Pierwsza wersja z większą ilością kwiatów. Dawaj na bogato. No to też tak myślę, Batka, co tam, nie? Zdania są podzielone. Zdania są podzielone. Ja sobie muszę jeszcze trochę wyżej trochę usiąść. Zerknąć na to. Zerknąć na to, jak to wygląda. Ale wydaje mi się, że...
Jadę cię ratować. Jadę cię ratować już. Jadę cię już ratować. O. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Zostawię 4, żeby nie było, ale zmniejszę je troszeczkę, żeby one były takie malutkie pączki. Gdzieś tam wychodziły. Co prawda ja tu jeszcze podejrzewam, że dołożę co nieco. Coś mi tutaj brakuje. Jakiegoś takiego zielonego może. O. Mam nadzieję, że nigdzie. Witam, no, 4 na bogato, z dwoma równie pięknie. No właśnie tak się zastanawiam, czy nie zrobić po prostu innej niż ta, co jest już, bo tutaj mamy dwa. Tutaj mamy dwa. O. O, o, o. Powiem wam, że ja wyjmę to stąd, te duże. Duże wyjmę, bo one mi zabierają od tych małych. A ja bym chciała, żeby one były takie delikatne, te małe. O, i teraz będzie zdecydowanie lepiej. Nawet troszeczkę niżej sobie umieszczę ten. No, już oderwałam zielone listki, takie ładne, no. Może te? O, tak. O, zrobię sobie tutaj taką różową fontannę i w tej fontannie sobie zrobimy coś takiego. Ale jeszcze mi tutaj zielonego troszeczkę brakuje. I może o. Dobra, przyklejam. Przyklejam. Na dystans, żeby nie było, że płasko. Okej. I tu. No to w sumie się przykleiło tam pod spodem. Ciśniemy sobie tą koronkę tu, żeby nam trochę zakryło tą kompozycję, żeby nam trochę rozjaśniło. I teraz tutaj sobie przykleję tego kwiatka. Ok. Delikatnie, tak żeby sobie, jakby sobie tak naturalnie rósł w tych pączkach takich o. Dobra, mamy to. Tu mamy koronkę. Brakuje mi takiego jednego elementu w drugą stronę. Jakiegoś takiego delikatnego, ale z większą ilością zielonego. Wiecie co? Ja chyba zostawię dwa. Nie wiem. Jakoś tak mnie. Przytłaczają mi za bardzo chyba 4. Muszę na to zerknąć. Klejone to jest, co tu się tam telepie. No,
Okej. Tak. I tutaj od góry sobie delikatnie wyciągnę. Może nawet nie tymi dużymi, a tymi mniejszymi, nie? Za długie, za duże, nie wiem, coś mi tam nie pasuje. O, to jest jeszcze takie fajnie zielone. O, to mi tutaj pasuje. No idealnie. Ja to zawsze muszę mi przykładam i przykładam i przykładam i muszę mieć takie właśnie o. Takie właśnie o muszę mieć. Rozłożymy pięknie kwiatki. Jak wam się widzi? Jak wam się to widzi? Dajcie mi znać. Mamy oczywiście jeszcze nasz napis. Hej, spóźniona, ale jestem. Cześć, Ewela. Fajnie, że jesteś. Oj. Nasz piękny dzień. O. Piękny, spędzony na skrapowaniu dzień. Stasia, piękna. Bardzo się cieszę, że się podoba. No i oczywiście nie może zabraknąć tego, co tam, co tak już tam dopełni wszystko. Perełki na sznurku, na żyłce, przepraszam. Na żyłce. O, poczekamy, aż się przyklei. To sobie przykleję. Delikatnie. No. Przyklejam sobie to, co mogę, to, co mogę, żeby mi nie latało po prostu i żeby się nie oderwało. Uważając też przy tym, żeby mi ten klej nigdzie nie kapnął, nie zostawił właśnie takiego jakiegoś śladu. Widzi się to bardzo. Normalnie 1000 pomysłów na minutę, cudnie. No i jest u ciebie... Ania, zobacz. Raz. Dwa. Tu sobie to łapię. I masz. I tak robisz z drugą. To samo. Raz. Dwa. Mam nadzieję, że widać to wyraźnie. I złapałam. I teraz sobie związuję na środku. A później sobie wtedy układasz, nie? Ekstra ta kompozycja. Bardzo się cieszę. No ja, wydaje mi się, że moja praca dobiegła końca.
co prawda podkręciłabym to jeszcze tutaj, o, jakoś tak się zakręciła, może, może bym nawet przymocowała tak. O, no to jest to po prostu, nie? Zobaczcie. Teraz tak. Już mi nogi zdrętwiały, musiałam się wyżej podnieść, żeby to trochę z góry widzieć. Mamy nasz piękny dzień. Opakowany. Piękną kartkę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Chyba, że widzicie, żeby coś jeszcze poprawić, to, to mówcie. Ale tak wygląda jedna, tak wygląda druga. No są trochę inne. I to jest specjalnie dla Was. Na ten walentynkowy dzień. Mamy tylko dużo tych, dużo sprzątania. Ciekawa jestem, jak Wam idzie. O, ta-da! Piękne papiery. Jeszcze nie jedna praca z nich powstaje. Jeszcze nic się nie poprawia. O Jezu, jak mi miło. Piękna kartka na wiele różnych okazji. Tak, właśnie, ta kolekcja jest po prostu niesamowita. Bo nie dość, że w ogóle, jakby kto jeszcze nie wie, to niebieski jest kolorem tego roku. I no, idealnie po prostu ten niebieski się tutaj wpasował. I moim zdaniem naprawdę i na komunię, i na urodziny. I nie ma różnicy, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Moim zdaniem pasuje. Pomimo tego, że dla chłopca, pomimo tego, że jest różowy, dla dziewczynki, pomimo tego, że jest niebieski, a ja to w ogóle i tak wyznaję zasadę, że Maryja była w niebieskim, Jezus był w różowym i tak powinno być. Ale to wiecie, to już mój punkt widzenia. Mamy dwie takie. Te papiery są może od A do Z. Nie wiem, czy Kasia jest tu z nami. Monia. Nie wiem, czy Kasia ma już te papiery. Boże. Wydaje mi się, że jak nie ma, to zaraz będą. Dziękuję za karteczkę. Ja dodam Twoje cudzieńkę z warsztatów weekendowych. Dawaj, Ania. Pewnie. Ja mam teraz dla Was oczywiście warsztat. Propozycję warsztatu. Cudna kartka. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zrobicie swoje prace, że wrzucicie na kreatywną drużynę. Pochwalicie się, udostępnicie, oznaczycie mnie, żebym widziała. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Na ślub też. Dokładnie, na ślub też. Mój syn ma piękny różowy bidon. No i bardzo dobrze. Śliczna kartka. Cudne, śliczna. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję. A teraz pokażę Wam, co będziemy robić na warsztacie. Oczywiście z czego? Z tej samej kolekcji. Pokażę Wam jeszcze. Dobra, już nie ten, nie będę powiększać, ale tu Wam pokażę. Mamy dzisiaj, ja chciałam Was zaprosić na warsztat, który odbędzie się na żywo. Tak, kolejny warsztat, Ania, tak. Tym razem na żywo, bo warsztat wielkanocny jest w formie wideo. Macie dwa filmy, jedno na jajko, drugie na kartkę. Tam jest około 3 godzin nagrań, po 1,5 godziny każde. I do tego jest dostęp. Do 17 zbieram zapisy na warsztat z kitem. Najpierw można sobie wykupić dostęp do warsztatu, obejrzeć, zobaczyć, czy ma się materiały. Jeżeli się nie ma, to wtedy można się zdecydować na kit. Nie trzeba tego robić od razu, można sobie obejrzeć filmy, zobaczyć. Dziewczyny już robią piękne prace z właśnie z tego warsztatu i wcale nie zamawiały jeszcze materiałów. Jak dokończę, to się pochwalę. Bardzo się cieszę, Małgosia, nie mogę się doczekać.
Tutaj mamy kolejny warsztat. Jest to warsztat w pudełku. Tak wygląda pudełko. Tak, o. Tak wygląda całe pudełko, jest ozdobione. I otwieramy sobie. Tutaj mamy właśnie kwiatki. Tutaj, jak zobaczycie, też są kwiatki. To są kwiatki z wykrojnika Boże, Emilki. To są kwiatki, to są stemple, które będziemy kolorować akwarelami. Taka oto nowość. Tak. W zestawie będą akwarele i będziemy sobie malować stemple akwarelami. Pokażę Wam, jak robić takie przejścia tonalne. I mamy taki album. Album jest harmonijkowy. Tu mamy pudełeczko. A album wygląda tak. Jest coś takiego. Rozkłada się. Normalnie powiem Wam tak. Zrobiłam karty. Jeżeli chodzi o karty, to wejdzie 12 zdjęć, a 9 na 13. A jeżeli chodzi o... ale można oczywiście tu sobie wkleić zdjęcie i do tego wkleić sobie zdjęcie na kartę, no to już mamy automatycznie 24 zdjęcia, nie? I tutaj są, w każdej zakładce mamy kieszonkę. Tu mamy właśnie wykorzystane stemple, które będziemy sobie kolorować. Idealnie kolorystycznie będziemy wpasowywać sobie w tą kolekcję. Tak wygląda kolejna karta. Tu mamy też od dołu, mamy tagi. Na tagach też można sobie małe zdjęcia umieścić, można sobie wpisy porobić. No jak dla mnie album jest po prostu... No jest dziewczęcy, bo są dziewczynki. Powiem Wam tak, jest kolekcja, jeżeli chodzi o chłopca, ale... Ale nie ma tam tyle kwiatków i jakbym się miała zdecydować na chłopca, to musiałabym pokombinować, bo zupełnie inne bloczki bym musiała wykorzystać. Na razie w ofercie jest tylko ta kolorystyka. Oczywiście, no kolorystyka różowo i różowo-niebiesko-miętowa. Można sobie to i na urodziny, i na komunię. Tu mamy kolejną kartę. Tutaj wygląda, tu jest karta z boku. Tu mamy dziewczynkę. Tu są, to jest wszystko też. Tu jest wszystko też na tych. Są przestrzenne. Album się bardzo ładnie składa. On się mieści w pudełku. Pudełko jest takie, jak się je złoży, ale nawet jak nie wiem, jak wypełnicie, to zobaczcie, to pudełko jest takie, że ono i tak pomieści ten album. O, ono się rozkłada praktycznie podwójnie na wysokość, także jaki on by nie był gruby, to no moim zdaniem wejdzie tutaj więcej zdjęć, bo można sobie luzem nawet te zdjęcia włożyć. I tu mamy też stemple, no będziemy sobie kolorować akwarelami, akwarele będą perłowe. Będę Wam pokazywała, jak je kolorować, tak żeby właśnie uzyskać takie fajne tonalne przejścia, żeby to wyglądało nie płasko, żeby to tak ładnie wyglądało. Tu mamy też dziewczyneczki. Tu jeszcze nawet nitki mam od kleju, dzisiaj go kończyłam. I tutaj tak samo wszystko jest wyciągane z każdej strony. Kuzicielka. No. No co? No co? I tutaj mamy drugą stronę i tak samo wszystko tutaj można sobie z tej strony włożyć, można z tej, można w tą stronę, w tę stronę, o. I na każdej karcie i wejdzie tak, i wejdzie tak. Te karty mają około 10, 10,5 na 14 cm. Album jest w ogóle 15 na 15. Także zdjęć trochę tutaj wejdzie. I tutaj kolejne. Takie i też miętowo, różowo, niebieski. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Bomba. Ale mega piękny ten album, bardzo się cieszę.
Jak żyć? Jak żyć? Tu mamy kolejną zakładkę. O, tak wygląda po wyciągnięciu. No i mówię wam, że tutaj wyjdzie naprawdę, jakby się uparł, to można normalnie, spokojnie. No, wchodzisz. Coś mi się blokuje. Coś chyba źle przycięło. O, weszło. I kolejna. I choćby naprawdę schował tu dużo więcej zdjęć niż jest zrobionych kart i czy tam miejsca do wklejenia, to on naprawdę. I to ta sama. Tak. I tu nasza pierwsza strona. Także no, moim zdaniem może pomieścić dużo więcej zdjęć niż 24. Akwarele, kolejny, pierwszy raz z tobą. O, dziękuję. No, będziemy sobie kolorować właśnie stemple. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tutaj dużo papierów nam zajdzie. Dostaniecie cały mały bloczek papierów, jeżeli chodzi o tą kolekcję. Dostaniecie tam jeszcze chyba jest cztery duże arkusze. Do tego bazę mamy gotową, jeżeli chodzi o album. Zobaczcie, to jest bez zdjęć. Także spokojnie, macie jeszcze drugą taką przestrzeń, można go naładować zdjęciami. Moim zdaniem one też będzie się fajnie sprawdzą, nawet jakieś podziękowanie komunijne, czy coś w tym stylu. Mogę wam jeszcze pokazać z dużej kamery, jak on wygląda, może trochę lepiej będzie. No fakt, mąż znowu będzie się tydzień na mnie boczył. Beatka, dzisiaj są walentynki. Macie mężów, to niech robią prezenty. I te stempelki też będą w kicie oraz akwarelki. Akwarelki, Lili, akwarelki będą w kicie, stemple będziecie mieli odbite. Stemple będziecie mieli odbite. Ja wam odbiję trochę więcej tych stempli, żebyście też miały dla siebie, ale no, te stemple są dosyć drogie i nie włożyłabym ich do kitu, bo to są stemple takie A4. Gdzie je mam? To są z takiego bloczka A4 z 13 arc. Taki duży bloczek stempli to jest. Stemple będą odbijane, ale akwarelki będą w kicie. Akwarelki będą perłowe. W kicie będą właśnie cały bloczek papierów małych. Cztery bloczki, cztery arkusze papieru dużego. Boże, gdzieś to miałam. No, wszystkie dodatki, tak żebyście mogły spokojnie, koronka, tiul, tak żebyście mogły spokojnie sobie wykonać ten albumik bez żadnych problemów. I nie, Monia, wszystkie moje warsztaty są bez żadnego czasu, są na zawsze. W każdej chwili można do niego wrócić. Jest naprawdę dużo wskazówek, dużo wiedzy, wszystko zawsze omawiam po kolei, na bieżąco, zadajecie pytania, wysyłacie swoje prace, ja wam to koryguję tak jak chcecie, no jest fajnie, no jest fajnie. Ogólnie tak, dla tych osób, które chcą się zdecydować dzisiaj, będzie promocja. Boże, muszę się napić tego. W gardle mi zaschło. Dzisiaj będzie promocja dla osób, które się zdecydują do 24. Do 24, jeżeli dostanę od was potwierdzenie przelewu, zdjęcie przelewu, nie wiem, cokolwiek, screen, cokolwiek, co mi potwierdzi, że zrobiliście przelew, to mi wystarczy. I wtedy cena warsztatu jest, tym razem będzie niższa dla was o 13 zł niż normalnie jutro wypuszczę warsztat. Cena jest
warsztat, dostęp do warsztatu. I tak, można wykupić też sam dostęp, jeżeli chcecie. Ale tak, cena dostępu do warsztatu to jest 47 zł dzisiaj. Dostępu do warsztatu. 47 zł to jest dostęp do samego warsztatu. Jeżeli chcecie sam dostęp, można to dzisiaj też kupić, nie ma problemu. Do tego dochodzi kit. Kit kosztuje 55 zł do tego, żeby wykonać cały taki album. To jest 55 zł plus 15 przesyłka. Jeżeli kit wchodzi w grę, no to ja muszę go wysłać i to będą kity wysyłane ode mnie, nie ze sklepu od A do Z, także przesyłka jest tylko i wyłącznie kurierem i koszt przesyłki to jest 15 zł. Od jutra warsztat będzie dostępny w cenie 60 zł plus 55 zł kit i 15 przesyłka, czyli łącznie z kitem dzisiaj 117 zł, a od jutra 130 zł. Jeżeli chcecie dzisiaj skorzystać z promocji, to potrzebuję tylko potwierdzenie przelewu, że zrobiliście przelew, obojętnie jakie. Jak są problemy w banku, no już nic na to nie poradzę, ale ja potrzebuję potwierdzenie przelewu, że przelew został wykonany. I bez kitu to jest 47 zł, z kitem i z przesyłką 117 zł. No, a jutro cały warsztat z kitem i ze wszystkim będzie kosztował 130 zł. I w tym kicie macie też właśnie akwarelki. Pokolorujemy sobie tych stempli, żebyście też trochę się wdrożyły w te akwarele. Ja Wam trochę powiem, co i jak, jakie są, co można uzyskać, bo no, zresztą no, zawsze Wam dużo mówię. Marzenka, a w warce najlepsze jabłka? Nie wiem, o co chodzi. O czym żeście gadały? Oh, dobra. Muszę znaleźć wątek. Warsztat będzie dostępny. A, właśnie, kiedy ten warsztat? Warsztat będzie 28-29 marzec. 28-29 marzec. To jest data warsztatu. Jeżeli... Zastanawiałam się, czy nie zrobić to tego na początku kwietnia, ale wydaje mi się, że 28-29 to będzie taki odpowiedni czas, że zdążę zamówić materiały, zdążę to wszystko popakować, powysyłać i będzie akurat, chyba że wszyscy będą chcieli przełożyć tydzień później, to nie ma problemu, już... Też możemy to załatwić, ale to wtedy już byśmy musieli się zgodzić wszyscy. A tak, wysyłam Wam numer konta. Numer konta jest bez zmian. Na to konto wystarczy przelać pieniążki, tytuł, album plus imię i nazwisko. I potwierdzenie przelewu jest dla mnie ważne. I wyślijcie mi też razem z potwierdzeniem przelewu dane do wysyłki. Kasia, co z tymi kwiatkami, bo już pytam trzeci raz. Poczekaj, cofnę, bo nie wiem, o co chodzi z kwiatkami. Kwiatki są, tak jak mówiłam, kwiatki są robione z wykrojnika Emilki, Lady Design. Kwiatki będziemy kolorować olejną pastelą. I będziecie je robić, kręcić i składać. Tak. Te niebieskie. Już wysłałam, dostaję ten. W kicie dostaniecie wycięte z wykrojnika elementy, ale będziecie sami je kolorować, sami je składać, sklejać i układać kompozycję. Będziemy robić, tak. Nie, u mnie zawsze się robi kwiatki. Kasia, ja jestem kwiatkowa, także wy musicie się nauczyć robić kwiatki. Tak, będziemy robić kwiatki. Jeszcze raz Wam mogę pokazać, jak chcecie. Może Wam w
w tej drugiej powiększę się na tą drugą kamerę, to może będziecie ten duża ja. Jestem duża i zobaczcie, tutaj z bliska wam mogę pokazać tak o. Światło trochę nie dochodzi, ale przykręcisz się, może być lepiej. O, tak wygląda. I tutaj też mamy właśnie wszystkie te kwiatki stemplowe. Będziemy sobie kolorować, mieszać farby tak, żeby dopasować to do całej naszej kompozycji. Tu mamy pudełko. Jeszcze raz wam pokażę, rozłożę, tylko muszę siebie, bo nie widzę komentarzy teraz. Kasia, to ja tym razem się zapisuję. Super, można wiedzieć, co z tym numerem. Co za numer pasteli? Klaudia, napisz do mnie na ten, nie mam tej pasteli, nie powiem ci teraz, jaki to jest numer pasteli. Tak, zawsze robimy. Tak, dokładnie. Jeszcze raz wam pokażę. O, dostałam wiadomość. Zawsze miałam obawy przed albumem. Czas się przełamać. Uwielbiam cię. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra. Tu mamy, tak? To jest pierwsza strona. Druga. Wszystko jest tam wyciągane. Mówię wam, że tu, jak dla mnie, to tu wejdzie naprawdę spora ilość zdjęć. Można sobie nakleić. Później jeszcze na te karty ponaklejać sobie zdjęcia. Dodatkowo można wsunąć jeszcze, porobić sobie samemu jakieś tam karty, czy nie wiem, nawet na zapiski coś. No tutaj trochę ciemniej chyba, nie? Ale no ładnie wszystko widać. Ta-da! No jest, 15 na 15, pudełko ma 15,5, chyba na 15,5. Ale no mnie się bardzo podoba i jest naprawdę uniwersalny. Okej, to ja też się zapisuję ze względu na te kwiatki. Kamila, super. Jasne. Pamiętajcie, że jak coś, to do każdych moich warsztatów można jeszcze dołączyć. Wszystko jest zapisane. Możecie też dołączać na warsztat kwiatkowy z jajka i tam też są kwiatki. Tam 10 tych kwiatków robimy. Jeżeli chodzi o zdjęcia albumu, to zdjęcia albumu będę robiła dopiero dzisiaj albo jutro. Jutro też wystartuje oficjalna sprzedaż kursu. Dzisiaj tylko jest taka cena, ze wszystkim 117 zł, sam dostęp 47 zł. Dzisiaj, jutro dostęp kosztuje 60 zł i ze wszystkim wychodzi 130. Także jeżeli się dzisiaj zdecydujecie, ja was zapraszam serdecznie, czekam na wasze potwierdzenia i czekam na wasze też adresy do wysyłki, bo to jest ważne. Ile trwa ten warsztat? Warsztat podejrzewam, że będzie trwał 2 dni, po około 3 godzinki. Wydaje mi się, że tak. Daria, u nas warsztaty trwają na żywo, tak jak dziewczyny się śmieją, że warsztaty moje warsztaty online przypominają warsztaty na żywo, ale naprawdę dużo, dużo rozmawiamy, dużo się śmiejemy, to jest tak, wiesz, na luzie, wszystko jest takie, że jak coś tam wam nie pasuje, wysyłacie mi zdjęcie, ja to koryguję, jak macie jakieś pytania, no jest naprawdę dużo wiedzy i takiej nie stricte, że ja usiądę i robię pracę i wy macie za mną powtarzać, tylko wszystko robimy razem na bieżąco, ja wam tłumaczę. Także no wydaje mi się, że trzeba 2 dni po 3 godzinki sobie zarezerwować, nie? Hej kochana, czy ja mogę wykorzystać zaległy rabat? Ewela, rabaty nie łączą się, jeżeli chodzi teraz, nie, na normalną cenę tak. Tak. Napisz do mnie na priv, bo ja nawet nie pamiętam, o co chodzi. Nawet nie pamiętam. Dwie noce. Tak, Kasia, dwie noce. No,
Sobota i niedziela, 28-29 marzec. Już Wam mówię, co to są za dni, bo już na 28-29 to jest piątek, sobota. Piątek, sobota. Tak, chciałam piątek i sobotę, bo stwierdziłam, że mam nadzieję, że się wyrobimy w 2 dni, a jak nie, to będzie niedziela. Jasne, Daria, nie ma problemu, rób przelew, napisz tylko warsztat plus imię i nazwisko swoje. I najlepiej, jeżeli ktoś nie ma mnie w znajomych, kto bierze ode mnie warsztat, to zaproście mnie do znajomych, bo mi później łatwiej jest dodać Was do grupy warsztatowej. O, dziewczyny już mi wysyłają potwierdzenia przelewu, super, bardzo się cieszę, bardzo Wam dziękuję za zaufanie i fajnie, że dalej ze mną jesteście. No jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo wiedzy, fajna atmosfera, no i dziewczyny mówią, że jak na żywo, prawie jak na żywo, nie? Piątek to 27.03. O Jezus Maria, dobra. No macie rację. 28-29 marzec. No nie ten miesiąc sprawdziłam. Tak, sobota, niedziela. Sobota, niedziela, a wydaje mi się, że ja 27 jeszcze mamy warsztat darmowy. Dlatego sobota i niedziela. Zaraz to policzymy. Dzisiaj mamy 14. Następny raz się spotykamy 28. Później mamy 13 i 27. Tak, czyli 27 mamy darmowy warsztat, tak jak dzisiaj. A 28-29 to jest warsztat z albumu. Dokładnie, nie na ten miesiąc spojrzałam. Macie rację. Sobota, niedziela. Piątek. Czy to znaczy, że zaczynamy po północy? Nie, wszystkie warsztaty zaczynamy o 21. O 21 siedzimy z reguły właśnie do północy. Ale to też później zależy, bo czasami siedzimy i gadamy i po prostu już skończyliśmy pracę i tak gadamy. No zawsze jest fajnie. To o której skończymy w niedzielę. Kasia, ja nie jestem, naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć Ci dokładnych godzin, bo to nie jest kurs. Tak jak macie kurs na jajko i na kartkę, to jest kurs wideo, on jest już nagrany, kartka trwa 1,5 godziny, jajko trwa 1,5 godziny. Warsztat na żywo, moje warsztaty na żywo są takie, że nie jestem w stanie Ci określić, o której skończymy. No podejrzewam, że do północy będziemy siedzieć i gadać. Wydaje mi się, że no maksymalnie, no będziemy się też starały w miarę możliwości robić to oczywiście normalnie, jak najszybciej, ale przez to, że to jest warsztat na żywo i że tam jest taka fajna, luźna atmosfera i sobie tylko przytulać się nie możemy, a reszta jak na żywo, dokładnie. Czyli urlop na żądanie w poniedziałek. Tak jest, tak jest. No jeżeli ktoś ma na piątą do pracy, no to musi się zamienić na popołudnie. Z reguły ci, co pracują tylko od rana do popołudnia, to nie pracują w soboty i w niedzielę. Nie no, to jest poniedziałek, no to w sumie. No to musicie się zamienić na popołudnie. Na popołudnie jest lepiej się zamienić niż na rano, także luz. Za cały kit 117, Ania. 117 już z wysyłką, ze wszystkim masz. Dzisiaj. Jutro 130. Dokładnie tak, bo siedzimy tu dobie. No ostatnio, o której skończyłyśmy, dziewczyny, kwiatki? Też skończyłyśmy jakoś tak wcześniej, a siedziałyśmy chyba jeszcze później, kurde, prawie godzinę żeśmy gadały, nie? Czy to wideo będzie zapisane, bo mam wtedy urodziny? Kamila, to będzie warsztat na żywo i wszystkie warsztaty są zawsze zapisane. Aha, nie, dobrze, pytasz o warsztat. Wszystkie warsztaty są zapisane, zostają na grupie, macie dostęp cały czas. Właśnie, to zależy od warsztatowiczek, ile trwa warsztat, Ania. Dokładnie, dokładnie. Ostatnio po prostu się cuda na tym warsztacie działy. Ja powiem Wam, że po pierwszej części warsztatu to ja nie byłam w stanie, chyba była pierwsza w nocy, nie wiem, no 12, pierwsza, nie pamiętam, ale ja nie byłam w stanie nagrać relacji na Instagrama. Tak się śmiałam jeszcze po wyłączeniu w ogóle, to się śmiałam. Tak śmiałam, brzuch mnie bolał po prostu ze śmiechu, także nawet sobie nie wyobrażacie, nie? Dostęp jest na zawsze, tak. Mariola, dzisiaj 117 zł ze wszystkim. 117 dzisiaj, jutro 130. Ania, jak my będziemy
to będziemy siedzieć do 5 rano. Tak, Kasia i Ania. Boże, ja wam powiem, że ja to sobie przypomnę i po prostu... Ojejku, no. Jakbyśmy się spotkały na żywo, to do... no mówię wam, że na żywo warsztaty ze mną to cały dzień po prostu. Cały dzień chyba musiały być. To dopiero by było, nie? Warsztat kwiatkowy był super. Tak, był po prostu... Ojejku, ja nie mówię wam, nie mogłam relacji nagrać po warsztacie kwiatkowym ze śmiechu. Pamiętajcie, żeby mi wysłać też dane do wysyłki, bo ja znowu muszę robić listę, znowu muszę wszystko to ogarnąć. Cudny album, więc proszę o zapisanie, a że ja pierwszy raz poproszę o info z numerem konta. Już ci udostępniam, Monia. Tutaj masz wszystkie dane, na te dane proszę wysłać ten przelew i dzisiaj potrzebuję od was potwierdzenie przelewu. Jeżeli chcecie się załapać na cenę promocyjną, muszę dostać od was potwierdzenie przelewu. Takie są zasady i nie ma żadnych argumentów, nie przyjmuję żadnych argumentów, że bank nie działał, coś. To jest dla was promocja, ja się trzymam swoich zasad. Dzisiaj do 12. Do 12 muszę otrzymać potwierdzenie przelewu, wtedy obowiązuje promocyjna cena. Jeżeli nie można wysłać potwierdzenia przelewu, wystarczy zrobić mi zdjęcie, że zrobiliście przelew, wystarczy zrobić screena na telefonie, że zrobiliście przelew, nie ma problemu. Ważne, żebym ja to dostała po prostu, że przelew poszedł. Tak, taką mam zasadę i tyle, tak sobie ubzdurałam i do 12 dzisiaj. I też te przelewy są dla mnie ważne, bo jest weekend i ja wiem, że od niektórych to dopiero w poniedziałek wyjdzie. I to jest właśnie moja zasada, której się trzymam, której nie porzucam. Och, nagadałam się. Zaschło mi w gardle. Warsztat jest 28-29 marzec. Na 2 dni rozłożony. Od 21 zaczynamy. Do około, podejrzewam, no tak ustalimy sobie tak, tą północ za taką... za taką rzecz, wiecie. No, także w poniedziałek brać po prostu albo urlop na żądanie, albo ten. Albo przekładać sobie pracę na popołudnie. Zresztą jeszcze jest dużo czasu, macie prawie 1,5 miesiąca, żeby załatwić sobie wolne w poniedziałek 30 marca. Muszę pozamykać wasze wiadomości, bo mi się tu otwierają, nie widzę komentarzy. Wiola, a kiedy zrobisz warsztaty na żywo? No właśnie, o nich mówię. Za 2 tygodnie też spotykamy się na żywo znowu. Nie wiem, co będziemy robić jeszcze, ale widzimy się za 2 tygodnie. Możecie mi podsyłać jakieś pomysły, jak macie coś chcecie zrobić, czegoś się nauczyć, to ja jestem otwarta na propozycje. Zapisz mnie, a ja będę mężna urabiać. Beatka, napisz mi w wiadomości prywatnej. Jak chcecie, żeby was zapisać, proszę was, napiszcie mi w wiadomości prywatnej, bo mi uciekną te komentarze. Ja ich później nie mogę nie odnaleźć wszystkich. Wysyłam potwierdzenie, ale mi piszą, że nie pracujecie. Tak, Daria, ja nie wiem, to bot się wziął. Nie wiem, skąd się wziął ten bot. Nie mogę go zlokalizować. Nie mogę go zlokalizować, ale właśnie zauważyłam, że czasami po prostu ktoś mi coś wysyła, że ja nie pracuję. No. U mnie poszło. Screen później może być. Dzisiaj do 24 muszę mieć screen. Screen, potwierdzenie, cokolwiek. Dzisiaj do 24, że to poszło. Kasia, jak my zaczniemy malować tym jak na i wysyłać zdjęcia Karolinie, to weekend mamy z głowy. Tak. Daria, coś mi... Tak, i właśnie do mnie tutaj wiadomości prywatnej najlepiej wysyłajcie wiadomości na Karolina Binkowska. Pamiętajcie o tym... O Boże, o danych do wysyłki. Imię, nazwisko, adres.
Jeżeli chcecie fakturę, też wystawiam faktury. Jeżeli chcecie zaświadczenie o udziale w warsztatach, też wystawiam zaświadczenia o udziale w warsztatach. Aha! Agatka, masz rację, online to nie jest na żywo. No tak, widzicie, a mi już tak, tamten jest ten, tamten warsztat z jajkiem był po prostu wideo, to dla mnie już online to jest już na żywo, nie? Okej, okay, przypomnę się. Super. Karola, moje poszło ekstra. Na żywo to będą. Kamila na razie nie planuje na żywo. Nie ukrywam, że bardzo bym chciała się z wami spotkać na żywo, ale też, żeby się spotkać na żywo, to trzeba mieć możliwości warsztatowe, że tak powiem. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda mi się coś zorganizować. Będzie wesoło. No będzie, Kamila, u mnie zawsze, z nami zawsze jest wesoło. No to po prostu się dzieje, mówię ci, że się dzieje. O. Ania, ja już płaciłam, Kasia. Ania, jeszcze tylko napisze, że płaciła. Agata, album. Jezu, pogubiłam się, powiem wam, że te komentarze mi tak szybko mijają. Pyta o coś Jola. Agata, może ty mi napiszesz, o co chodzi, w sensie jaki album? Iwonka, wiesz co, zaraz wszystko potwierdzę, na pewno będziesz miała, że odczytane. Ja to, jak skończymy transmisję, ja wszystkie wiadomości będę odczytywać, będę zapisywać, będę wasze adresy zapisywać, także no mi tutaj, jedziemy do Koszalina, rób te warsztaty stacjonarnie. Tak, zbierzcie grupę, powiedzcie, że przyjeżdżacie, ja was zapraszam do domu, ale będziemy działać tylko na tym, co mam, jeżeli chodzi o narzędzia. Bo wiecie, narzędzia, tu chodzi o narzędzia, no bo nie... Dla mnie nie jest sztuką zrobić warsztat na żywo, ale każdy by musiał mieć chyba swoje narzędzia. Bo z jedną gilotyną, trzema linijkami i jednym kompletem do robienia kwiatków, to za dużo nie ogarniemy. To już cały dzień murowany, nie po kolei, każda indywidualnie. Ja was zapraszam do Koszalina. Jasne, my sobie przywieziemy, oczywiście. Kurde, dziewczyny. Daria, ja jestem z Koszalina. Naprawdę, ja też jestem z Koszalina. Jak fajnie. Ale ekstra. Tu już mamy Kasię. Mam Kasię. Ostatnio na live była Kasia pierwszy raz z Koszalina. I teraz mamy Darię. Na placu zabaw. Powiem wam, ja miejscówkę ogarnę. Kurde, do domu ja was zapraszam. Normalnie. Duży ten. Duży nie jest, ale ogarniemy. Ja płacę, jak skończymy live. No... Właśnie, ja zacznę czytać wasze wiadomości, jak skończymy live. Ja nie chcę w pakiecie też nad morze. Ale ja chcę w pakiecie też nad morze. Jasne, no mamy ile? 7 kilometrów do morza? Normalnie, do Mielna jedziemy, kurde, dziewczyny. Nie ma problema, nie ma problema, mówię wam. Każdy w swoim zakresie. No właśnie, z tymi narzędziami jest problem, nie? A to narzędzia każdy zawsze ma. Tak jest na warsztatach stacjonarnych. No, ja byłam na warsztatach stacjonarnych, ale zawsze było tak, że no było tych, nie wiem, jak używaliśmy nagrzewnic, no to było 5 czy 6 nagrzewnic, nie? No ja mam jedną. Także no tutaj jestem. No ja chyba na innych warsztatach stacjonarnych byłam. Ale no, powiem wam, że tak, to jest dobry pomysł. Jakbyście wyraziły zgodę, że bierzecie w torbę swoje narzędzia, to jak najbardziej. Dobra, dziewczyny, nie zatrzymuję was. Boże, tak mi było miło z wami tutaj być i z wami działać. Bardzo dziękuję wam za wszystkie udostępnienia, za to, że ze mną byłyście. Mam nadzieję, że zdecydujecie się na warsztaty i dalej będziemy się fajnie bawić. Będzie wesoło, na pewno. Nie znam osoby, która żałowała moich warsztatów. Także ja was serdecznie zapraszam. Można też dołączyć jeszcze do 17
do 17 lutego zbieram zapisy na kity warsztatowe, jeżeli chodzi o jajko i o kartkę. Dostęp do warsztatów jest 57 zł plus 25 kosztuje kit plus 15 przesyłka. Ale to można sobie zobaczyć po prostu jak zobaczycie, można wykupić sam dostęp, zobaczyć czy chcecie kit czy nie i wtedy mnie poinformować. No i zapraszam Was na nasz kolejny warsztat online, albumowy, dwudniowy. Będzie się działo na pewno dużo. Przelew poszedł, potwierdzenie na Art Story. Super, ja zaraz odczytam wszystkie Wasze wiadomości. Na pewno dostaniecie ode mnie serduszka. I pamiętajcie o adresie do wysyłki. I jeżeli ktoś nie ma mnie jeszcze w znajomych, to dodajcie mnie, bo mi wtedy łatwiej dodać Was do grupy, nie? Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za to, że byliście i do zobaczenia za 2 tygodnie. Pa, pa! Pa!